Witajcie w audycji Frywolnie Nakręceni. Dzisiaj moim gościem ponownie jest Patrycja Załóg, czyli trenerka, coach pewności siebie, ale też prowadząca audycję Liderki Uśmiechu. I dzisiaj właśnie Patrycję zaprosiłam w tym celu, że chciałabym z nią pogadać o tym uśmiechu. O tym, jak nasze poczucie humoru gdzieś tutaj się pojawia w naszym rozwoju i w takim codziennym życiu, jak ono może nam pomagać. No i pojawi się jeszcze kilka tematów związanych właśnie z takim luzem i z tym dystansem podchodzenia do siebie, bo okazuje się, że często jak przychodzą do mnie klienci, czy właśnie pojawia się jakiś temat taki na szkoleniu, no to się okazuje, że dużo osób chciałoby mieć więcej takiego luzu, więcej takiej swobody, więcej satysfakcji i takiej codziennej radości i energii w życiu. I powiem wam, że Patrycja jest dla mnie jedną z takich osób, które właśnie tą radość mają, czyli nie wiem, czy zdarzyło wam się, że spotykacie kogoś i tak ta energia pozytywna aż od niego bije. Jak słyszycie, Patrycja się tu do mnie uśmiecha i śmieje wręcz, ale rzeczywiście ona jest taką osobą. Patrycja, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Powiedz mi w takim razie, skąd w ogóle pomysł na te liderki uśmiechu i jak ten uśmiech w twoim życiu funkcjonuje? Jak to jest? To wspólnie z Justyną Sokołowską z Radia Kolor prowadzimy taką audycję Liderki Uśmiechu, której założeniem jest to, żeby zapraszać takie pozytywne osoby, które inspirują inne osoby właśnie takim swoim pozytywnym nastawieniem do życia. A właściwie pomysł wziął się stąd, że pamiętam, że jak zaczęłyśmy prowadzić tą audycję, to w Radio Kolor się idzie przez taki bardzo długi korytarz i ja zawsze jak szłam przez ten korytarz, to zdążyłam się kilka razy zaśmiać i po czym wiele osób z radia właśnie mi mówiło, że ja mam po prostu taki śmiech. Bo masz taki bardzo rozpoznawalny, bym powiedziała, tak? Taki charakterystyczny. Że właśnie od razu ktoś to zauważa i nawet ostatnio byłam na takim dłuższym kursie właśnie coachingowym i kolega mi pisał po jakimś czasie, że właśnie no mówi co jak co, ale tego twojego śmiechu to mi będzie brakować, więc coś w tym musi być. No więc słuchajcie, dzisiaj zabawnie, radośnie i powiem tak kolokwializmem, śmiechowo w naszej audycji. Patrycja, to jak śmiech, uśmiech może nam pomagać w naszym rozwoju? No uśmiech, to co zauważyłyśmy teraz, jak sobie rozmawiałyśmy w przerwie, że natychmiast nam się podniosła energia, jak tylko zaczęłyśmy w ogóle o radości i o tym pozytywnym nastawieniu rozmawiać. Ciekawe, czy wy też czujecie tą energię, która tutaj w studiu aż buzuje. No właśnie Eckhart Tolle mówi, że podobna energia się może przenosić przez każdy nośnik, no i przenosi się też oczywiście przez głos, więc ja tutaj wierzę, że ona tam już płynie. No, ciekawe, co się będzie działo po dzisiejszym programie, tak? I co pytałaś? No widzicie, tak jest nam wesoło, że Patrycja już po prostu odleciała. Pytałam o to, jak uśmiech może nam pomóc w rozwoju. Jak uśmiech może pomóc? No więc właśnie, jeżeli mamy, im więcej mamy takiej energii i dystansu do siebie, tym więcej mamy zasobów. Czyli jakby więcej mamy tego, z czego możemy czerpać, na przykład, żeby mierzyć się z tym, co czasami stanowi wyzwanie. I też jeszcze jest jedna taka fajna rzecz, że właśnie kiedy mamy do siebie, kiedy zyskujemy do siebie ten dystans, to przestajemy siebie tak serio traktować. Jak przestajemy siebie tak serio traktować, to się okazuje, że właściwie dużo lepiej radzimy sobie z różnymi wyzwaniami. To jest na przykład tak, jak wiecie, na przykład kiedy stoimy i występujemy publicznie i wydaje nam się, że po prostu wszystkie osoby, które patrzą, zauważają wszystko, co się z nami dzieje i nas krytycznie oceniają i gdzieś tutaj już rodzi nam się w głowie właśnie taki dialog wewnętrzny, po czym okazuje się, że jakbyśmy tak kogoś zapytali, to się okazuje, że on w ogóle bardziej się skupiał na sobie niż na nas. Więc myślę w ogóle, że warto jest sobie uświadomić, że ludzie wokół nas, to oni nie są tak za bardzo skupieni na nas, tylko są skupieni na samych sobie. Znaczy ja lubię bardzo to porównanie takie, że ludzie 90% czasu tak naprawdę myślą o sobie, a nie o nas. No i tak jak sobie tak takie przykłady różne znalazłam, no to na przykład, nie wiem, ktoś powie, że masz ładną bluzkę, no to, ale w jego głowie ja też bym ładnie w takiej wyglądał, albo ciekawe, jak ja bym w takiej wyglądał, albo ja bym tak ładnie nie wyglądał, ale zaraz kolejna myśl jest tym odniesieniem jednak do siebie, że to nawet jeśli ktoś nas skrytykuje, no to też później odnosi to do siebie. Więc tutaj, czyli to już pozwala na samo to, żeby aż tak poważnie do siebie nie podchodzić, bo inni aż tak uwagi na nas nie skupiają, tak? No i też druga rzecz właśnie, czemu warto jest być w ogóle tak pozytywnie nastawionym do życia, do siebie. Były robione takie
takie fantastyczne badania przez pewnego Japończyka, który badał cząsteczki wody. To pewnie znasz to badanie. Tak, znam. Ale myślę, że warto o nim opowiedzieć, bo jeszcze dużo osób o tym nie wie. To było takie bardzo proste doświadczenie, a zarazem magiczne, ponieważ ten Japończyk badał pod mikroskopem cząsteczki wody i zwrócił uwagę na to, że ta woda, do której były wypowiadane słowa powszechnie uznawane za pozytywne, życzliwe, ciepłe, tworzyła pod mikroskopem piękne kryształy. Natomiast ta, do której były wypowiadane słowa powszechnie uważane za brzydkie, obraźliwe, wulgarne, tworzyła pod mikroskopem takie nieładne kryształy. I to jest po prostu coś niesamowitego, kiedy zdamy sobie sprawę, że nasze ciało w większości jest złożone z wody. Czyli to oznacza, że to wszystko, co do siebie mówimy, to w jakim otoczeniu przebywamy jeszcze, nie? Tak, w jakim otoczeniu przebywamy, jakim jesteśmy poddani emocjom właśnie w kontakcie z drugą osobą, to wszystko na nas wpływa. Więc jeżeli chcemy, żeby to nasze życie rozkwitało i żebyśmy my też rozkwitali wewnętrznie, no to warto jest właśnie zacząć od siebie, czyli zadbać od tego, żeby zwrócić uwagę na przykład, jak często narzekamy. I jeżeli nam się zdarza narzekać, żeby jednak gdzieś skupiać się właśnie na tym, co jest bardziej pozytywne i na tej pozytywnej energii. To ja tu dodam, że ostatnio też czytałam o takich badaniach nad łzami i można znaleźć informację, że łzy również zostały przebadane i w zależności od tego, dlaczego człowiek płacze, z jakich powodów, też ta cząsteczka wody będzie wyglądać inaczej niż, nie wiem, jeśli płaczemy ze smutku, jeżeli płaczemy z tęsknoty, albo jeżeli płaczemy ze śmiechu. Moim gościem jest Patrycja Załóg. Mówimy dzisiaj o śmiechu i uśmiechu w naszym życiu i w rozwoju. No i tak przyszło mi do głowy, że są przecież teraz treningi śmiechu i można się wręcz zapisać na takie zajęcia albo nauczyć się, jak bardziej się śmiać na co dzień. Byłaś kiedyś na czymś takim? Byłam i nie jestem zwolenniczką. No to dawaj, ale się podobało, więc teraz chętnie podyskutuję. Bo tak, tutaj są takie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że rzeczywiście energia się przenosi i możemy się zarazić energią. Czyli jeżeli inne osoby się śmieją, to w nas rodzi się taki autentyczny śmiech i on jest fajny, jakby to mi się podoba. Natomiast to, że jakby podstawa tego jest takim wywołaniem śmiechu w sztuczny sposób, to mi się mniej podoba. No dobra, a czy pójście na kabaret to też nie jest trochę wywoływanie w sobie śmiechu? Jak patrzysz na to? Ciekawe bardzo. No to tak samo dla mnie, ja na to patrzę tak, że to z jednej strony może być obejrzenie jakiegoś stand-upu czy kabaretu, może to być obejrzenie komedii w telewizji, albo pójście do grupy ludzi z celem takim, że wywołujemy w sobie nawzajem śmiech. To przez odpowiednie ćwiczenia, czy na przykład założenie jakichś dziwnych gadżetów, tak, na głowę, czy teraz popularne fotobudki, czyli fotografowanie się właśnie z jakimiś dziwnymi gadżetami, minami, ale tam też jest mnóstwo zabawy, tak? Przy takiej fotobudce. To co ty na to? Ja myślę, że wszystko jest dobre, co komuś służy. Jak do kogoś właśnie koncept takiego wzbudzania śmiechu w taki sposób trafia i się dobrze bawi, to myślę, że to jest cudne. Czyli zobaczcie, mamy dla was tutaj taką propozycję, że jak ktoś sam nie znajdzie sposobu na wzbudzenie w sobie uśmiechu i radości na co dzień, można pójść na taki trening. No to Patrycja, to jak tą radość i uśmiech na co dzień w sobie pobudzać bez takich treningów? Ja mam wrażenie, że każdy człowiek ma takie określone zasoby, czyli takie najbardziej charakterystyczne cechy, emocje i energię, która jest bardzo właściwa dla niego. Znaczy właściwa w takim sensie, że po prostu go charakteryzuje. I ja w pewnym momencie odkryłam, że takim moim kluczowym zasobem to jest ciekawość i radość. I teraz tak, żeby po pierwsze myślę, że warto jest, żeby w sobie te zasoby odkrywać. Czyli na przykład możemy popytać różne bliskie, znajome osoby o to, co widzą w nas, co jest właśnie taką naszą charakterystyczną cechą na przykład, albo nie wiem, co jest naszym największym zasobem. W czym jesteśmy najlepsi, jaką naszą mocną stronę widzą, to zawsze się okazuje, że dla nas jest to, znaczy może nie zawsze, ale często okazuje się, że jest to dla nas taka rzecz, no przecież wszyscy tak mają, przecież to jest takie oczywiste, ja taki już jestem. Dokładnie. I nie zauważamy, że w tym jest właśnie taka nasza po prostu, że to jest coś takiego, co tylko my mamy i naprawdę w takiej wersji nie ma tego kompletnie nikt inny.
A wracając do Twojego pytania, jak wyzwalać tą radość, to super takie proste ćwiczenie, które możemy sobie zrobić, żeby zapytać siebie albo poprosić na przykład bliską osobę, żeby nas o to zapytała, co nas kręci, co wyzwala naszą radość, co sprawia, że po prostu czujemy, że dostajemy skrzydeł. Czyli trochę taki flow. Tak, bo jakby do tego pozytywnego nastawienia i do tego wyzwalania radości w życiu czy uśmiechu można podejść na dwa sposoby w moim odczuciu. Pierwszy to jest trochę taki amerykański uśmiech, czyli tak naprawdę to czuję się średnio, ale wiem, że powinno się tak bardziej, czy dobrze by było, żeby tak bardziej pozytywnie się nastawić, no to się nastawiam pozytywnie. Ale to jest jakby tak na wierzchu, to jest taka warstwa, że w środku jest co innego, a ja na wierzchu nakładam sobie tą pozytywną nakładkę. Wiem, o czym mówię, bo bardzo wiele lat tak robiłam. Czyli pokazywałam gdzieś na zewnątrz to pozytywne nastawienie, bo miałam poczucie, że tak będę bardziej akceptowana niż kiedy pokazuję to, co jest w środku naprawdę. No i jest drugi sposób wyzwalania w sobie radości i tego pozytywnego nastawienia, który w moim odczuciu bierze się z tego, że jesteśmy naprawdę w kontakcie z tym, co czujemy, co przeżywamy. A o drugim sposobie powiemy Wam zaraz po przerwie. To jaki jest ten drugi sposób wyzwalania w sobie tej takiej autentycznej energii i radości? Klucz jest właśnie w tym słowie autentycznej, bo chodzi o to, że czasami jest tak, że mamy w sobie różne takie trudniejsze emocje, na przykład, czy takie, z którymi jest nam nieprzyjemnie. Na przykład, nie wiem, przeżywamy dużo złości, smutku, lęku i czasami to jest związane z tym, że po prostu kiedyś byliśmy zranieni albo teraz coś takiego dzieje się w naszym życiu, że te emocje się pojawiają. Więc tutaj chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć to, co jest i pozwolić sobie te wszystkie emocje przeżyć. I wtedy dotrzemy do radości, do takiej autentycznej radości, do autentycznego zadowolenia, satysfakcji, szczęścia, bo jeżeli zrobimy to w taki sposób, że będziemy próbować zaprzeczać temu, co naprawdę czujemy, to owszem, będziemy mogli mieć na zewnątrz to pozytywne nastawienie, ale to w ogóle nie da tego efektu, że to naprawdę będzie nas sycić. Dobra, a jak to się ma do tego, żeby po prostu, są takie rady, jak to się ma do takich rad, żeby po prostu się uśmiechnąć, że czasem sama ta mina naszego uśmiechu, to nasze ciało, tak, uśmiechnięte, już powoduje, że też zmienia się troszkę nasze nastawienie, nasz sposób myślenia. Jak ty do tego podchodzisz? Tak, bo energia, rzeczywiście energia czy emocje zmieniają się w związku z tym, co się dzieje w naszym ciele. Czyli rzeczywiście, jeżeli na przykład byśmy się przez dłuższy czas uśmiechali, to pojawi się w naszym ciele ta energia uśmiechu i ta energia może nam pomóc na przykład zmierzyć się z tym, co jest trudniejsze. Natomiast ja myślę, że tu się ze mną zgodzisz, że jeśli nasze całe ciało mówi, że jestem, nie wiem, zestresowany i zrobię tylko minę, to nie wystarczy, tak? To chodzi o to, żeby jakby całym swoim ciałem, nie wiem, rozluźnić się i rzeczywiście się uśmiechnąć. Ja pamiętam takie zebrania, jakie miałam na uczelni, gdzie siedzieli bardzo poważni profesorowie, no i wszyscy mieli bardzo poważne miny. A ja gdzieś przeczytałam, że te kąciki ust to ludzie tak mają w dół, bo przez całe życie mają takie poważne miny, więc jak ich wtedy widziałam takich poważnych, to sobie myślałam, nie, ja za 20-30 lat to chcę mieć ładną tutaj minę i zmarszki, jak już coś to takie od śmiechu, więc po prostu moja reakcja taka, to było takie moje ćwiczenie, tak? To było właśnie nie, ja na przekór temu siądę i będę się uśmiechać. Nie głupkowato wykrzywiać, ale po prostu nawet delikatny uśmiech i to od razu też zmieniało energię całego mojego ciała, tak? Taki sposób myślenia. To działa według ciebie? Jak to? No działa. Mówisz, że działa. Ja się pytam o twoje doświadczenia. Zdarza ci się tak pracować na przykład indywidualnie z klientkami, żeby właśnie zachęcać je do śmiechu, do uśmiechu, do radości? Nie. Bo ja rzeczywiście, to może to jest gdzieś związane z tym, czego ja potrzebuję. Zresztą to jest bardzo ciekawy temat. Mam wrażenie, że nie każdy coach jest dla każdej osoby i nie każda osoba jest dla każdego coacha. Zgadzam się w 100%. Tak? Że akurat jakoś w moim doświadczeniu to zdarza się tak, że bardzo często podczas sesji jest dużo poczucia humoru. Na przykład jak ktoś mówi o tym, jaki jest beznadziejny i gdzieś potem zaczynamy się z tego śmiać, bo zaczyna widzieć, że to mówi i że to zupełnie nie jest prawda i tworzy się właśnie ten fajny dystans. Więc jest dużo takiego właśnie poczucia humoru, natomiast nie robię specjalnie czegoś takiego, żeby ten humor w jakiś sposób pobudzać, że mnie na przykład najbardziej syci i wtedy pojawia mi się najwięcej radości, kiedy ja czuję się bezpiecznie z drugą osobą i kiedy czuję, że jestem akceptowana i kiedy czuję, że jestem w kontakcie ze sobą, nie? Czyli czuję, co jest naprawdę w danej chwili i jak są te trzy rzeczy spełnione, to wtedy jakby ta radość się pojawia naturalnie. Czyli mamy przepis Patrycji Załóg na naturalną radość.
Kamila Kruk, moim gościem, przypominam, jest dzisiaj Patrycja Załóg, już po raz drugi w naszej audycji. I mówimy dzisiaj o śmiechu, uśmiechu, radości w życiu, poczuciu humoru. I tak nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałyśmy, powiedziałaś tak o takim dystansie do siebie, że on się gdzieś tam u nas pojawia. I chciałabym się ciebie dopytać, jak ty to widzisz w kontekście właśnie takiego poczucia humoru czasami w trudnych sytuacjach, bo ja mam takie doświadczenie, że jednak to, że przyjmiemy daną sytuację taką, jaka się dzieje, ja niedawno akurat słabo mi się troszkę zrobiło i zabrała mnie, wyobraźcie sobie, karetka nawet, no to nie było jakieś super miłe doświadczenie z jednej strony, ale z drugiej strony to, że ja jakby nastawiałam, nie, może nie jakoś specjalnie, tak, ja się tego trochę już uczyłam, też nigdy, nie zawsze taka byłam, ale to, że gdzieś to moje poczucie humoru już się pojawia, że pożartowałam, zresztą pozdrawiam Państwa sanitariuszy. I później z lekarzem też miałam wrażenie, że on był bardzo zmęczony i tymi wszystkimi pacjentami. I gdzieś tam to, że naturalnie, tak? Ja nie mówię sztucznie jakoś bardzo, ale naturalnie pojawiły się jakieś moje żarty, powodowało, że no pan doktor już mnie żegnał od drugiej nad ranem z uśmiechem, tak? Z bananem na twarzy. I tak samo jacyś pacjenci, którzy koło mnie tam siedzieli, leżeli, że to jest jednak coś, co nam bardzo pomaga. Takie poczucie humoru, nawet w sytuacjach, kiedy może nie jest tak różowo, jak nam się wydaje. Trochę takie przyjęcie, powiem po coachingowemu, na zasadzie tak i, to znaczy skoro już się zdarzyło, tak, to teraz ja chcę, żeby to było przynajmniej na tyle dla mnie jakieś dobre, nie wiem jak to inaczej nazwać, na tyle pozytywne, albo nie jakoś bardzo dołujące, żeby źle na mnie wpływało. Masz tutaj coś takiego, co mogłabyś też podpowiedzieć z tym poczuciem humoru? No ja chyba nie mam za bardzo poczucia humoru. Niemożliwe. Bo zawsze jak ktoś znajomy opowiada dowcip, to ja dopiero po chwili załapuję, o co chodziło. To nie wiem, czy to jest brak poczucia humoru. To wiesz, może kwestia szybkości działania, tak? No, natomiast to ja mogę nawet podrzucić przykład, kiedy właśnie jadę tą karetką. No i tak z ciekawości, jak mówiłaś tu o tej ciekawości naturalnej, pytam się, czy często mają takie wezwania do takich omdleń. Na co pan kierowca odpowiada, do takich młodych? A ja mówię, nie, do takich ładnych, tak? Na co właśnie jedna z sanitariuszek zaczęła się śmiać, że skoro ja już żartuję, to będę zdrowa, tak? To nic tam mi poważnego nie jest. No i czasem to jest złapanie właśnie takiej sytuacji, takiego żartu słownego. Czasem właśnie powiedziałabym nawet takiej językowej zagwozdki, która powoduje, że gdzieś tam w tej danej sytuacji, no to co ja teraz opowiadam, tak, wspominam tą sytuację, dzięki temu bardziej pozytywnie, nie skupiając się na tych właśnie najgorszych rzeczach. A to jest bardzo ciekawe, że możemy wybierać właśnie to, na czym się skupimy. Mhm. Nie? I że kiedyś pamiętam Dorota Szczepan-Jakubowska, która uczyła mnie coachingu, fantastyczna osoba z ogromnym doświadczeniem i w terapii, i w coachingu, i w prowadzeniu warsztatów. Ona właśnie zainspirowała mnie taką ideą, że każdy człowiek w danym momencie i my w każdym drugim człowieku w danym momencie możemy mieć kontakt z różnymi rzeczami, nie? Czyli na przykład, jak na ciebie patrzę, na przykład mogę mieć kontakt, nie wiem, z twoją urodą, w sensie zauważać twoją urodę. Mogę widzieć na przykład twoje mocne strony różne. Mogę widzieć twoją umiejętność pięknego wysławiania się, ale mogłabym skupiać uwagę na zupełnie innych rzeczach. No tak, są osoby, które na przykład skupiają się na komunikacji niewerbalnej i mimice i tam już wyszukują, tak? Czasem mi się zdarza, że ktoś aż robi podsumowanie szkolenia w taki sposób, tak? Informacje daje. No właśnie. I teraz, kiedy stoimy przed jakimś wyzwaniem, to mamy do wyboru, z czym w danej chwili będziemy mieli w sobie kontakt. I możemy mieć kontakt z tym, o Jezu, co to będzie i z tym, jak jest ciężko i jak jest trudno. Możemy też mieć kontakt na przykład właśnie ze swoim poczuciem humoru i z zobaczeniem, nie wiem, z takim też rodzajem właśnie dystansu do siebie. Ojej, jak już jest tak źle, to już w ogóle gorzej być nie może. I możemy wybierać, nie? I w tym też, co mówisz, to jest dla mnie taka fajna rzecz, że ja bardzo bym chciała, na przykład ostatnio robiłam
zrobiłam sobie mapę marzeń i na tej mapie marzeń zapisałam, że chciałabym czuć więcej luzu. Takiego, wiesz, takiego luzu i takiego zrelaksowania na co dzień. I wierzę w coś takiego, że, bo ja mam tak, że jestem taką bardzo refleksyjną osobą, więc jest mi szalenie łatwo się zagłębić w siebie tak na poważnie, a jest mi trudniej właśnie gdzieś tak z taką lekkością patrzeć na życie czy na siebie, bo też bardzo czuję tą głębię właśnie życia, ale wierzę w to, że jeżeli będę się na tym skupiać właśnie w taki świadomy sposób, żeby gdzieś było więcej tej lekkości, to ona przyjdzie. Wspominałaś przed przerwą o takim luzie i o budowaniu w sobie, czy tworzeniu w sobie takiego luzu w życiu. No i ja bym tu powiedziała, że to często właśnie jest związane z tym, jak podchodzimy w ogóle do danej sytuacji, jak do siebie podchodzimy w danej sytuacji. Ja na przykład często, to mi się zdarzyło, no niestety też po kontuzjach moich, zadawałam sobie pytanie, no to dobra, to jak już to jest i nie jestem w stanie tego zmienić, bo na przykład leżę w gipsie, tak, no to co fajne może być w tej sytuacji, tak? Czyli odwrócenie nie, o Boże, dlaczego mi się to stało, czemu ja, tylko właśnie, no jak już i tak jakby troszkę patrząc na to, jestem na to skazany, nie mam wpływu, no to właśnie danie sobie takiej akceptacji tego i powiedzenie, okej, to teraz co ja w tym dla siebie znajdę? I niejednokrotnie okazywało się, że na przykład, no dobra, fajne jest to, że mam czas na czytanie książek, na integrację z rodziną, na skończenie kursów e-learningowych, na które oczywiście normalnie tak, miałam mniej czasu, a tu jak leżę sobie z tym gipsem, no to mam tutaj czas. I ja mam wrażenie, że u mnie to weszło po prostu w nawyk mojego myślenia i tak jak ta sytuacja, o której ostatnio wspominałam, że gdzieś tam się źle poczułam, to sobie tak troszkę też właśnie może żartując pomyślałam, okej, to dzisiaj testujemy, jak działa izba przyjęć, tak? I sobie pomyślałam, no to będą ciekawe rozmowy z innymi pacjentami, no bo nocna izba przyjęć ma też specyficznych pacjentów, tak? No i tak okazało się, że rzeczywiście to jest bardziej takie pozytywne nastawienie siebie, ale też właśnie nie walczenie z tym, na co nie mam wpływu, tak? Czyli zaakceptowanie, okej, no z mojej strony zrobiłam maksymalnie, teraz już mogę tylko bazować na tym, w jakiej sytuacji jestem, nie? Albert Einstein, zdaje się, powiedział, że są takie dwa podejścia, w jakie możemy, znaczy są dwa podejścia do życia. Jedno jest takie, że uznajemy, że świat jest niedobrym miejscem do życia, niebezpiecznym, i drugie, że uznajemy, że świat jest dobrym, takim sprzyjającym nam miejscem do życia. I to, o czym teraz opowiedziałaś, to skupianie się właśnie na tym, po co to się wydarza w moim życiu, co to mi daje, czego to mnie uczy, być może co fajnego to wnosi w moje życie, nawet jeżeli jest to wyzwanie, jest właśnie tym pójściem w kierunku zauważania, że życie o nas dba, że życie nas kocha. Jeżeli wydarzają się w naszym życiu jakieś rzeczy, to tak jak mówię o tym Eckhart Tolle, dzieje się po to, żeby pomóc nam jak najbardziej się rozwinąć. I czuję to niesamowicie, co mówisz, taką wartość w tym właśnie, że wtedy niezależnie od tego właściwie, co nas spotyka, to zawsze możemy zobaczyć w tym coś takiego, co jest dla nas wartościowe, co pomaga nam się rozwijać, co pomaga nam być takim pełniejszym człowiekiem. I ja też mam wrażenie na przykład to, że dosyć dużo w życiu cierpiałam z powodu różnych rzeczy i bardzo wiele przeżyłam też takich trudności, nie wiem, na przykład przeniosłam się do Warszawy na studia, gdzie musiałam się właściwie sama utrzymywać od samego początku, więc musiałam pracować po 12 godzin, studiowałam zaocznie i to było duże wyzwanie i mogłabym spojrzeć na przykład na to w ten sposób, że o ile lepiej mają osoby, którym, nie wiem, których rodziców było stać na to, żeby na przykład zapłacić im za studia. Ale ja na przykład patrzę na to tak, że to jest właśnie taki mój dar, bo ja z dużą łatwością mogę teraz zrozumieć osoby, które na przykład, nie wiem, doświadczają trudności finansowych, bo sama kiedyś musiałam ciężko pracować na to, żeby móc zarobić na przykład na studia i że mam jakby bardziej otwarte serce. Też dzięki temu, że więcej przeżyłam takich trudnych sytuacji. Czyli jednym słowem, znowu, patrzenie na te sytuacje, które się zdarzają, z takiego jednak pozytywnego punktu widzenia. Ja to też nazywam taką perspektywą do przodu, tak? Że tak jak się mówi, że w danej chwili coś jest dla nas bardzo trudne, jak popatrzymy na to za 5 lat, to się okaże, że okej, to
było trudne rzeczywiście, natomiast właśnie dało nam coś więcej i czasem sobie myślę, okej, może jest mi to tylko potrzebne po to, żeby bardziej rozszerzyć tą swoją strefę komfortu, tak. albo żeby być bardziej elastycznym do różnych sytuacji, które przydarzają się w życiu. A śmiech, od którego zaczęłyśmy, myślę, że bardzo nam tu pomaga, właśnie też czasem w tych trudnych sytuacjach, więc zachęcamy, włączcie coś, co lubicie, film, kabaret, a może pójdźcie do znajomego, który was rozbawia i jeśli tego potrzebujecie, po prostu pośmiejcie się razem. Dziękuję ci bardzo, Patrycja, i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziesz u nas gościem. Z radością.